Moim pierwszym gościem jest pani Alina Furmaniuk. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o pięknym obiekcie, jakim są Termy Maltańskie. Są. Oczywiście, że tak, ale na początku porozmawiamy sobie o Euro 2012, ponieważ też związany jest niejako z termami. Powstał w tej ramach. Ilu Irlandczyków, Chorwatów, kibiców zagranicznych i czy w ogóle pojawiło się na Oczywiście, że się pojawili. Nie mogło ich zabraknąć w termach, z czego się bardzo cieszymy, bo to był bardzo taki miły element, no nazwijmy to quasi folkloru. Nie liczyliśmy, ale rzeczywiście dni, kiedy były mecze fazy jeszcze grupowej w Poznaniu, to mi gościliśmy i panów z Irlandii, i panie również z Włoch czy Chorwacji. Byli to przemili goście rzeczywiście, gotowi do zabawy i nie będący, co ważne, nie będący różnego rodzaju uciążliwością dla obsługi, bo to też różnie bywa. Natomiast rzeczywiście wszyscy czekaliśmy do tego momentu, aż zacznie się zielona fala w termach i to były bardzo miłe popołudnia i bardzo sobie to chwalimy i oby więcej, oby częściej. A jak Irlandczykom, bo wspomina pani o zielonej fali, więc podejrzewam, że faktycznie Irlandczyków było najwięcej. Ja myślę, że tak jak w całym mieście. Rzeczywiście najbardziej byli widoczni i najbardziej liczni. Opanowali nasz Poznań, prawda? Tak. No oddaliśmy go właśnie. Jak Irlandczykom podobały się Termy Maltańskie? Jakie oni mieli wrażenia? Ja myślę, że bardzo. Tak jak każdym naszych gości się po prostu podoba obiekt. Najczęściej korzystali oczywiście z akwaparku. No, przy pięknej, słonecznej pogodzie to rekordy popularności biła plaża zewnętrzna z basenami, ze zjeżdżalniami. To im się bardzo podobało. No i możliwość odpoczynku przy ciepełku, przy szumiącej wodzie, to wszystko im się rzeczywiście bardzo podobało i myślę, że to najbardziej. Oczywiście też basen sportowy, no bo to jest 50 metrów, jakby nie było do przypłynięcia, ale przede wszystkim odpoczynek, zabawa, beztroska w akwaparku, to było to, co najbardziej tutaj u nas bawiło. Czyli kibice świetnie się bawili na Termach Maltańskich, a również. Potem oczywiście kibicowali na Starym Rynku podczas meczu. Tak, myślimy. Bardzo fajnie. Czy myśli pani, że do Term Maltańskich nasi zagraniczni goście powrócą? Ja mam taką nadzieję, sama lokalizacja Termitu, już chociażby dlatego, tak? Nie można być nad Maltą i nie zajrzeć chociażby do Term, bo to jest piękny budynek, rzeczywiście wybijający się na tym północnym brzegu jeziora. No po tym zależy nam też, żeby ci, którzy przyjedą do Poznania, żeby nie wyjechali bez odwiedzin w naszym obiekcie i przy kolejnej wizycie po raz kolejny do nas zajrzeli. Wiemy już, że Euro 2012, no niestety, powolutku już się kończy. No właśnie, finał w niedzielę. Ale zbliżają się wakacje, już w tym tygodniu, w piątek, ostatni dzień szkoły. I wtedy maluchy i ci troszkę starsi już będą mieli wolne i oczywiście Termy Maltańskie tutaj przygotowują wiele, wiele atrakcji. Między innymi, co to będzie? No zaczynamy przede wszystkim półkolonie. Także dla tych, którzy jeszcze, tak jak piszemy, czy nie wiesz, czy nad morze, czy w górę, przede wszystkim zacznij od nas. Mamy pięciodniowe turnusy półkolonijne dla dzieci. I nie tylko pływanie, nie tylko nauka pływania, nie tylko woda, ale też to wszystko, co oferuje nam Poznańska Malta, czyli wycieczki do zoo, czy wycieczki do parku linowego, czy w ogóle różnego rodzaju zabawy integracyjno-artystyczno-rozwijające, bo to nie tylko chodzi o to, żebyśmy pływali, ale też, żeby całościowo się rozwijać. Także taki jest program półkolonii. Kiedy te półkolonie startują? Rozpoczynamy już od lipca. Od lipca są turnusy i w lipcu, i w sierpniu, także myślę, że każdy jeszcze zdąży się zapisać. Zapraszamy serdecznie. Zapisy oczywiście ciekawa. Przez Państwa strony internetowe, telefoniczne. Przez stronę internetową, nasz obsługi klienta, także ponieważ to są półkolonie, które organizują u nas firma Edukatka, czy Regata Swimming, która jest szkołą pływania, u nas też prowadzą zajęcia, także również w tych dwóch instytucjach można uzyskać informacje i się zapisać. I jakie dzieci się zapisują? W jakim wieku? Zróżnicowanym to będzie jakiś podział tych półkolonii? Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o naukę pływania, na pewno będzie trzeba zorganizować tutaj i zróżnicować tą, kto umie, kto nie umie, mniejszy, większy. Natomiast tutaj nie ma wielkich ograniczeń wiekowych. Myślę, że tak jak zobaczymy, jak się będą zgłaszały grupy, będziemy starać się tak, żeby to była w miarę jednolita grupa wiekowa i nie tylko jeżeli chodzi o zaawansowanie w nauce pływania, ale w każdej innej dziedzinie życia. Także dla każdego znajdzie się miejsce u nas na półkolonach. No i teraz trzeba się też zapytać, ponieważ myślę, że wielu poznaniaków już odwiedziło Termy Maltańskie, ale być może przed telewizorami... Ponad pół miliona już powoli. Już gonimy, tak. To już gratulujemy. Także bardzo się cieszymy, dziękujemy Państwu. No, ale być może są i tacy, którzy jeszcze się nie wybrali. Wobec tego chcielibyśmy Państwa również przed telewizorami zmotywować do tego, żeby jednak pojawili się na Termach Maltańskich. Gdzie się wybrać, do jakiego obiektu? Czy to właśnie akwapark
jest tym największym hitem, jeśli chodzi o Termy Maltańskie? Ja myślę, że tak jak Pani powiedziała, mamy wakacje, więc to wiadomo, że dzieci. No, dla dzieci największym magnesem jest akwapark. Ale co ich przyciąga do tego akwaparku? No ja myślę, że zjeżdżalnie to jest ten element. Większe, mniejsze, bardziej śliskie, mniej śliskie, bardziej zakręcone, mniej zakręcone. Także myślę, że to jest przede wszystkim taki dla dzieci potężny magnes. No baseny w różnej wielkości, różnej głębokości, to też jest to, co dzieci lubią najbardziej. Ale myślę, że też rodzice, jak do nas zajrzą, znajdą coś dla siebie, dla rodziców, dla panów, tatów, dla ojców. Myślę, że przede wszystkim basen sportowy, 50 cały czas dostępna. No a dla mam to myślę, że sauny na pewno, ale też plaża zewnętrzna. Można pięknej opalenizny już poznańskiej nabyć przed wizytą w innych tropikach. Także zapraszamy naprawdę w każdym wieku ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi. Zapraszamy, to jest świetne miejsce na rozpoczęcie wakacji i na taką przerwę między wyjazdami. Wspomniała Pani o tej plaży zewnętrznej. Kiedy ona została otwarta w tym roku? No, myśmy wyprzedzili lato, bo otworzyliśmy przed tym długim weekendem majowym. I to była piękna pogoda w weekendzie majowym, także byliśmy rekordy popularności zainteresowania. Jednego dnia odwiedziło nas prawie 6 tysięcy osób, także rzeczywiście było bardzo duże zainteresowanie naszą plażą. I w każdy inny dzień zapraszamy, niezależnie od tego, czy jest słońce, czy nie, nasza plaża jest. To są piękne baseny zewnętrzne, to są też możliwości plażowania z naszymi leżakami, z pięknym widokiem na Jezioro Maltańskie. Także myślę, że taka wakacyjna wyspa w sercu Poznania. No właśnie, możemy się już poczuć jak nad morzem bądź za granicą, odwiedzając Termy Maltańskie w Poznaniu. Myślę, że tak. Myślę, że to jest taka namiastka czy przedsmak wakacji w bardziej tropikalnej scenerii czy bardziej wodnej scenerii. Super, wobec tego do tej rozmowy o Termach Maltańskich jeszcze na pewno dziś wrócimy, a Państwa zapraszamy teraz na krótką przerwę muzyczną. A my witamy Państwa po krótkiej przerwie. Przypominam, że moim gościem jest Pani Alina Furmaniuk. Witam ponownie. I rozmawiamy oczywiście o Termach Maltańskich i o propozycji Term Maltańskich na wakacje, przede wszystkim dla tych najmłodszych. Tak jak już Pani wspominała, będą organizowane półkolonie. Są to dwie półkolonie, więc może sobie tak poszczególnych porozmawiamy o pierwszej. Ja myślę, że porozmawiamy o tych elementach, które je łączy. Na pewno są turnusy pięciodniowe, które rozpoczynają się rano, kończą o godzinach popołudniowych. Bądź to jest godzina 16, bądź 17, także rodzice mogą spokojnie pójść do pracy, pozostawiając dzieci pod opieką kadry instruktorskiej i oczywiście ratowników w obiekcie. Jedna i druga półkolonia, bo mamy dwóch organizatorów, jest to Szkoła Pływania Fregata Swimming, która u nas prowadzi na co dzień lekcje pływania i firma taka edukacyjna, przede wszystkim zajmująca się językiem angielskim, Edukatka. Z firmą Edukatka pracowaliśmy też przy feriach zimowych, także mamy pewne dobre doświadczenia i dlatego ponownie zdecydowaliśmy się na współpracę właśnie z tą firmą. I obie te szkoły, obie ci organizatorzy właśnie proponują dzieciom z Poznania, ale też z okolic Poznania pięciodniowe turnusy półkolonijne w Termach Maltańskich, gdzie będzie to oczywiście nauka pływania, zabawa w akwaparku, ale też wizyty w zoo, zajęcia artystyczne, teatralne, także takie ogólne bawmy się w ramach półkolonii w Termach Maltańskich. Jeśli chodzi o tą naukę pływania, bo tutaj myślę, że dzieci i rodzice przede wszystkim są bardzo zainteresowani, żeby właśnie przed wyjazdem nad morze czy za granicę na wakacje nauczyć dziecko pływać. Czy to jest nauka pływania z instruktorem indywidualnie? Jak to będzie wyglądało? Ja myślę, że w ciągu 5 dni półkolonii to będzie trudno nauczyć każde dziecko pięknego kraula, także na to bym raczej nie liczyła. To myślę, że pewne umiejętności trzeba już mieć, bądź też będzie to po prostu oswajanie z wodą. Ale oczywiście zapraszamy do Term na kursy na oswajanie z wodą, właśnie na kursy doskonalenie pływania. Już w tej chwili prowadzone są zapisy, ale także myślę, że od początku nowego roku szkolnego, no powiedzmy to, że kiedyś znowu przyjdzie rok szkolny, myślę, że warto zajrzeć do Term Maltańskich i tam zacząć właśnie naukę pływania, bądź to już doskonalić tą umiejętność. Wspomniała Pani również o nurkowaniu. Nurkowanie to myślę i atrakcja i dla tych najmłodszych, i dla osób starszych, i dorosłych. Nawet oczywiście, że tak każdy z nas, kto wybiera się właśnie na wakacje, zawsze chce spróbować swoich sił, jeśli chodzi o zwłaszcza ci, którzy mają możliwość obejrzenia z bliska rafy koralowej, oczywiście, prawda? Jesteśmy tak w pięknych tropikach, dlaczego nie wskoczyć do wody? Więc może, żeby tak zapoznać się, jak to jest, kiedy już założymy tą butlę i
wskoczymy na głęboką wodę, oswoić się z instruktorem nurkowania. To właśnie to jest właśnie w ramach półkolonii, czy dodatkowo? Nie, to jest lekcja, którą można przyjść, wykupić w Termach Maltańskich, gdzie rzeczywiście są zajęcia z instruktorem. Kurs nurkowania jest taki właściwie inicjacja do nurkowania, takie zaproszenie do wstępu do nurkowania, powiedzenia, czym to polega, pewne podstawowe jakby tutaj elementy, o których trzeba pomyśleć, zanim się zanurkuje. A myślę, że 5-metrowy basen, tak zwany do skoku w termach, jest świetnym miejscem na to, żeby właśnie te sprawdzić, jak się zachowujemy, jak reagujemy na głęboką wodę, jakby nie było. No i jeszcze pytanie, czy będą jakieś promocje podczas wakacji? Ale rzeczywiście, że tak. Oczywiście, na pewno całe rodziny czekają. My wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że ci, którzy pojadą nad morze lub góry, to pewnie jest jakaś grupa, ale też pewnie będzie pewna grupa dzieci, ale też większych dzieci również, które są w Poznaniu. Dla nich na pewno coś przygotujemy. Mogę tak troszkę chyba powiedzieć, że chyba się jednak poddamy emocjom sportowym przedłużonym, to znaczy olimpiadzie przede wszystkim, tak? Mieliśmy olimpijską wiosnę, być może pomyślimy o olimpijskim lecie, także proszę śledzić na bieżąco. To są baseny sportowe przede wszystkim, ale też, no wiadomo, akwaparki są dzieci, więc być może też pojawi się jakaś taka oferta dla rodzin dzieci, dla nieco mniejszych naszych klientów. A jeśli chodzi o plaże, o te baseny zewnętrzne, czy one są otwarte też nawet w tą niepogodę, czy to jest właśnie część zewnętrzna, plaża zewnętrzna jest częścią akwaparku, także ona jest otwarta w godzinach otwarcia akwaparku, czyli od 9 do 23, no nieco wcześniej zamykamy te baseny zupełnie niepołączone z obiektem, ponieważ to jest kwestia tego, że no musi być to też bezpieczne, doświetlone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast plaża zewnętrzna jest czynna w ramach akwaparku, na to podstawie biletu z akwaparku, także czy słońce, czy deszcz jest jak najbardziej, można wypłynąć, można pływać na zewnątrz. Super, ja myślę, że tutaj tych najmłodszych w ogóle nie trzeba będzie zachęcać do tego, żeby odwiedzili Termy Maltańskie, przede wszystkim aquapark i długie, kolorowe zjeżdżalnie, ale jeszcze też chciałabym, żebyśmy przypomnieli, jakie oferty czekają na rodziców. No więc dla ojców, tak? Ustalmy formułę ojców, tatusiów. Myślę, że basen sportowy, tak? Czyli 50 metrów długości, 2 metry głębokości. Myślę, że można rano przed pracą spróbować, po pracy również, a myślę, że też w wolny weekend jak najbardziej zmierzyć się z tym dystansem. I wtedy, moi drodzy panowie, taka piękna forma na lato, o matko. Tak, także naprawdę, to myślę, że to jest jakiś pomysł. No, wspomniane wcześniej nurkowanie. Oczywiście nie wykluczam, tutaj mam jak najbardziej i pływanie, i nurkowanie jest jak najbardziej dla mam, i dla ojców. Tam mam być może bardziej sauny. Przypominamy o naszej pięknej strefie sauny i łaźni, świątyni relaksu, więc tam to rzeczywiście można zaznać relaksu. I sauna to nie tylko jest ciepło-gorąco, bo to jest naprzemiennie sauna, to jest ciepło-zimno, ciepło-zimno. Także proszę się nie zniechęcać, nawet jeżeli czyści na zewnątrz, to u nas w saunach i tak się świetnie wypocznie. I tutaj wspominamy, że mamy też możliwość środy są dla pań, poniedziałki dla panów. Mamy taką specjalne zespół pomieszczeń w strefie saun, gdzie można swobodnie we własnym jak gdyby towarzystwie i gronie saunować. Także myślę, że jest to też jakaś taka oferta na te ciepłe popołudnia i nawet na gorące, ale też na może lekko zimne już wieczory po święta Jance. Super, wobec tego mam nadzieję, że Państwa przed telewizorami namówiłyśmy do tego, żebyście się Państwo wybrali do Term Maltańskich. Ja tylko chciałabym, żebyśmy jeszcze przypomnieli, kiedy zaczynają się półkolonie dla dzieci. Pierwsze turny zaczynają się już w przyszłym tygodniu, także zapraszamy, ale oczywiście, tak jak mówię, każdego tygodnia jest bądź edukatka, bądź Pragada Swimming oferuje półkolonie w Termach Maltańskich. I zapisy oczywiście pod numerem telefonu 222-26161. Super, dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Życzę samych sukcesów i udanych wakacji oczywiście dla Państwa również. A Państwa zapraszam teraz na krótką przerwę i już za chwilę mój kolejny gość, pani Katarzyna Parysek z Futurą. Oczywiście porozmawiamy sobie o strefie euro. Euro dla reprezentacji polskiej niestety już się skończyło, ale jak się okazuje dla kibiców. Jeszcze nie dla Polaków. I nie dla Polaków, oczywiście, że tak. Jakie atrakcje czekają na nas w strefie kibica, to już za chwilę. Zapraszamy.